Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego customu z gry Tomb Raider, custom pod nazwą Scepter of Seraphis. Tutaj ostatnio zakończyłem, chyba tak, no ja myślę, że tutaj sobie pójdziemy, zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Nas pewnie jakieś głazy pospadają. Czy nie? Nie ma tutaj nic jakby. Jest jakaś półka. Dobra, zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Na razie nic nie spada. Mi na łeb. Tylko, że co mi to da? A, chyba że, ale nie wiem. Cholera wie. To jest taki kawałeczek, też taki jakiś dziwny coś. No, no, dobra. Nie, bo myślałem, że można się na tym zatrzymać. Dziwny jakiś taki klocuszek. Bo generalnie to ja bym sobie wskoczył troszkę też wyżej, nie? Wydaje się, jakby tam coś było. Nie. Tam też. Dobra, spróbuję skoczyć o tam. Aha. Tutaj ze shifta. Właśnie, bo tu się kończy. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Tutaj nie ma nic dalej, jakby. Po lewej stronie, a do tyłu? No i? Głupie. Coś tu jeszcze trzeba będzie zrobić, chyba, wiecie? Tam jest dźwignia. Tam jest jakaś kratka. Cholera. Co tu jeszcze można porobić? Tego nie odsunę. Zresztą nawet jakbyśmy weszli, to po co mi to? Fajnie to wygląda, ta woda tam za tymi oknami. Serio. O kurde, wpadłem gdzieś, czekajcie. O, dźwignia. A to raro, co? A, no to dobra. Wszystko jasne. Kurde, nie widziałem tego. Tylko... Gdzie to jest? A tu, czyli tak gdzieś... Chyba na ostatnim kafelku. Dobra, będziemy próbować. O to chodzi, że tutaj. Gdzie ta lina? A tu. To chyba tak na ostatnim kafelku. Też na łapkach, jak jesteśmy, nie? Tylko, że. Sprawdźmy to. Ja zapiszę jeszcze, jak jesteśmy na łapkach. Zobaczymy. Bo tutaj właśnie nie wiem, o co chodzi. Czy tu jesteśmy dobrze? O. Jest. Dobra. To czekajcie, tam. Czy tam coś jest? Ja tylko coś zobaczę sobie. Nie, tam jest owszem, jest jakiś taki gzyms, ale on nam nic nie da. Dobra, no to chyba tylko tu, nie? No.
coś, coś. Chyba dookoła. Kurde, nie sprawdziłem, czy... Do góry, czy... Aha, dobra. To może tak. Aha! Tak wygląda, jakbyśmy tam mogli wejść. A tu mogę wejść na górę jakoś? Nie za bardzo. Chociaż czekajcie, no nie mogę tu wejść? No właśnie, tylko co mi to da? Tu nic nie ma. Tam można by było. Dobra, a ten, a zrobimy tutaj taki myk, wiecie? O, właśnie. Jakaś czasówka? To jest w suficie, ja to widziałem, tą kratkę. A tu się otworzyło, dobra. I need to find a way up to that bell. To that bell, a czy tam jest dzwon? Tylko pytanie, co to daje ta dźwignia? No słychać tylko... Nie? Takie bang. Bang. To jest w ogóle chyba jakaś drabina. Aha, okej. Okay. Dobra. Nie było pytania. Tu mnie jeszcze korci, wiecie? Chodźcie, sprawdzę to. Ty, a sobie to zapiszę. No bo tak wygląda, jakby można było tam pójść gdzieś. Taki jest odpoczynek, nie? Safe spot jakiś. A, bo mi się wydaje. O, tu. Można tu stanąć? Właśnie. Co mi to da? Bo tam coś kurde jest. Poczekajcie. Tu, tu. Mogę jeszcze iść? Dobra, zróbmy na razie na próbę. Jak się nie uda, no to trudno, to zrobię to. Tylko, że na jednym slocie to zapisałem, więc nie zloaduję. Kości. Kurde, ja nie wiem co z tymi kościami. Ja pierdzielę, to jest sekret. A jak ja mam tam dojść? Aha, bo to nie ten. Aha, to sekret jest. Ale ładnie. No dobra. Tylko, że ja teraz będę musiał chyba jeszcze raz to przejść, tak? O kurde. O, się go zgruchłem na dół. Szkoda, że nie mogę jakby z powrotem. No dobra. Słuchajcie, trzy sekrety są. Jeden mamy. Tam chyba się otworzyło, tak? O, tu.
zdenerwować ten dzwon? Gdzie ten... nie dzwon, tylko... jak on się nazywa? Dzban. O kurde. Co ja teraz mam zrobić? Tylko, że to można było, ewentualnie spróbuję, bo nie ma, nie było nigdzie, żeby wyłączyć, prawda? Kurde. Chyba, że przebiegnę, poczekajcie. Tak, dobra. Trzeba przebiec, tylko to ja zrobiłem zbyt wolno, zdecydowanie. Jeszcze raz. Dobrze. O, jak ja tego nie lubię. Zawsze mnie to dziabie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mnie nie dziabnęło. Zawsze to samo. O kurde. A słuchajcie, o, zniknęło. Że tak spytam. Ona do tyłu, tak? Dobra. Ciemno tu? O Jezu, jest tutaj ten dzwon, ale... nie mam w niego strzelić, czy co? A to jeszcze inaczej. Widzę, że to jest jakaś kombinacja, czekajcie. A kurde. Jak zrobić? Jest to jakiś foks. A to mam uderzyć w ten dzwon, czy co? Aha, tu jest jeszcze takie coś. Ale czekajcie, bo myśmy dostali... o, właśnie. Kombajna mi z tym. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Czyli w dzwon nie trzeba. O, właśnie. Ale fajny ten. Celownik. Aha! That was the counterweight. No. Mogę to? No. Mogę tam wejść? Czekajcie. Naprawdę? Jezu. No. Aha! That was the counterweight. Counterweight? Nie mam tutaj gdzie skoczyć. No. Co to jest? Aha, to ta pułapka chyba... Dezaktywuje się. Mogę się wrócić, ok? Na wszelki wypadek pobiegnijmy. Teraz, słuchajcie, ten dzwon. Teraz spróbuję ten dzwon. Cholera. A, bo tu jest drabina, czekajcie. Bo to może zakłócało te wahadło, ten dzwon. A teraz? Cutscenka. Ale fajnie.
Wow! Ale jaja, zbiły się te szyby. Mogę tu wypłynąć? Nie, co ty? To jeszcze do tego dzbana mogę tu zobaczyć, co tu jest, bo tutaj tak naprawdę nas nie było, bo nie mogliśmy się tu dostać. Ja pierdziele, gdzie ja mam teraz wypłynąć? Alina. Dobra, płynę przez te zniszczone szyby tu. Może coś będzie. Jakieś wypłynięcie małe. Dobra, tu jest. Ale jaja. Ale ładne, powiem wam. Fajnie to zrobione. No. Tam jest jakaś wnęka. Tutaj jakieś drzwi. No, popływajmy troszeczkę. Zobaczymy, rozejrzymy się tu troszkę. Tutaj na przykład w tych chaszczach coś jest. To różnie może być. Niekoniecznie. Okej. Tu jakieś drzwi. Tu nie ma nic. Wiecie, co nam szkodzi, nie? Może już coś jeszcze znajdziemy fajnego. O, czekajcie, tu coś jest, chyba jakaś apteczunia, albo co? No, coś tu jest, naboje, apteczka. Czemu nie chcesz wziąć? O Jezus, ma Lara problem, wiecie? Pod jakimś kątem to trzeba zrobić. Dobra, wypłyńmy, bo się zaraz uduszę. A ogólnie jest to jakieś wypłynięcie jakiekolwiek? Tam tylko do tamtych drzwi. Dobra, a jeszcze tutaj się nie rozejrzałem dobrze. O, tu coś jest, jakaś wnęka. Jakaś jaskinia. No to chodźcie, zobaczymy. Się wcale nie zdziwię, bo mi tu zaraz jakieś krokodyle. Tu jest jakaś wnęka. Klapę słyszałem. Może jakiś trigger? Co tam? Chłopaki? Trzy apteczki małe. Któryś mi tutaj wstanie, czy jaki czort? No co, nic? Jezu. Prawda, cztery aż. Lary. Apteczka. To jest przycisk chyba, nie? No. No i? Chłopaki wstają? Ono się wziął. Tamten gdzieś mi zniknął. O matko, jak ja mam się teraz wrócić? Coś tu pominąłem, ale nie wiem co. No bo kratę mam zamkniętą. Serio? Ja tu pominąłem. Widzicie coś? To wygląda na jakąś drabinę. No i co teraz mam zrobić? Ale jaja. Dwa, trzy, a gdzie jest ten czwarty? Może trzeba zabić tych czterech, a ja zabiłem tylko trzech.
Chyba, że jesteś tutaj do zestrzelenia. Widzicie coś? Ja jestem tak ślepy, że... Szok. Uciekł mi jeden wilczek, więc jakby... Nie wiem, czy to nie jest jakąś przyczyną tego, że... Coś tutaj źle zrobiliśmy. Właściwie ja. Bo to nie jest klapa, nie? Ale jaja. To coś jest zbadzone, czy jaki człet? Jestem z powrotem, słuchajcie. Tak, musiałem zabić 4 wilczki. Jeden gdzieś uciekł. Mam wrażenie, że schował mi się w tą ścianę. Widziałem ten moment jakiś taki dziwny, no bo mieliśmy tylko 3. I w tym momencie, jak zabijecie wszystkie 4, to dopiero... Czy jakiś bug, po prostu. No nic więcej. Otwierają się te drzwi. No. Ach, no co zrobić, no. Jeszcze połaziłem tutaj w międzyczasie i szukałem jakiegoś rozwiązania. Mówię, nie, jeszcze raz to wezmę i powtórzę. No i tak jak myślałem, że się okazało, że chodzi o tego wilka. No nie wiem, gdzie on, tego szakala, no uciekł mi, no po prostu uciekł mi w ścianę. Wtopił się. I tyle. Generalnie wydaje mi się, żeby otworzyć te drzwi, trzeba jeszcze coś. Oprócz tego jednego przycisku. Tam widzę jedne drzwi. Aha, tutaj jest jeszcze jakaś wnęka. To jeszcze nie płynąłem, poczekajcie, to jeszcze tu. Ale to muszę na pełnym, nie? Bo... No, tak będzie. Co to jest? Tu jakieś płynionko. Mój Boziu. Jezus. Jakieś kolce właśnie coś... Tu się nie da. Jak to wygląda? O Jezu. Aż takie coś. O kurde. Uwielbiam takie rzeczy. Dobra. Pułapek, a pułapek. Jak to idzie w ogóle? Aha, bo tu na dół. Aha, tak. Jezu, chyba źle zrobiłem. No oczywiście, że tak. Za mocno wyjechałem. I nie ma w ogóle, widzę, szans, żeby jakikolwiek tutaj odnieść jakieś rany, tylko po prostu giniemy od razu. Więc jeszcze raz. Dobra, teraz muszę się tu skupić. Sobie zapiszemy. Jak to wygląda? Cyk. Aha. Aha. Góra, dół. Czy dół? Góra. Dół, góra. Wow! Aha, czyli w ogóle ja pierdzielę. Jeżeli coś będzie na czas, to będzie przypał. Przypał. Bo ja już widzę, że to nie jest takie proste. To jest bardzo trudne. No, bardzo trudne. Nie wiem, jak ja mam to... Co, czy po prostu ten dół ominąć, czy jaki czod? O co chodzi? No bo dół w sumie mnie nie interesuje, tylko ta góra. No, jest tu coś jeszcze? Ja pierdziel. A co tu na dole jest? O, tu jeszcze na górę coś. A, dupa. Co tu dalej? Naprawdę? Nie sądzę, żebym zarył piętą. Coś jeszcze było. Pokaż tu. Chryste, panie, już dajcie spokój. Co tu jest? Dźwignia.
Widzicie, a jest tutaj jakieś wypłyniątko? Jest. To bardzo dobrze, bo bym po prostu nie... Nie dał rady bym tego. Jest tu jeszcze coś? O, tu jest jeszcze dźwignia. No i to otwiera. Co to za drzwi? A tu, czekajcie, jeszcze tu bym chciał coś zobaczyć. Taka wnęka fajna. A, ty. Fajna rzecz. Mam nadzieję, że to nie są jakieś czasówki. Gdzie jestem? A tu jestem, dobra. No, dobra. Ale mnie tu prąd znosi. Czekajcie, a tu? Co to było? Tu. Tu jest coś, nie? No i dobra, no to otworzyły się drzwi. Czyżby to było wszystko, jeżeli chodzi o to pomieszczenie? Serio? No bo tutaj widzicie niby... A nie, myślałem, że tu można wypłynąć. Tu jest wypłynięcie, ale tu się nie da. Dobra. No nic, wpływamy do tej świątyni, nic nie będę tutaj wymyślał. To też tak nie jest, że wiecie, że ja mam parcie na te sekrety 3. Wow. Coś po boczkach. To widzę już dźwignię. Co robi? Aha, dobra, kojarzę ten, że tak powiem, to miejsce. To znowu jest w tej głównej, tej sali właśnie tej. Do pływania. Tu z drugiej strony też coś jest? A nie, to dzbanki. A można je rozbić? Bo to chyba nie są rozbijające dzbanki. Co? A co to w ogóle za pomieszczenie jest? O, wilczki. Jeszcze jest jakiś jeden? Jest, po drugiej stronie. Dobra, jest jakiś łańcuch, to może jeszcze weźmy ten łańcuch. Co to robi? Aha, coś tam. No nic, nic się nie dzieje. Najwidoczniej, słuchajcie, nie ma prądu. No dobra, ale tam nam się otworzyło, to chodźcie tam popłyniemy, zobaczymy co tam. To było, o tam, na górze. A ty. Fajnego, duże to jest. O cholera. Wszystko ładnie, pięknie, ale jak tu zejść bezpiecznie? Bo rozumiem, że to musimy zrobić, ale nie za bardzo wiem jak. Albo wypełnić wodą, albo co? Cholera. Niby tu jest taki spad. Ale ten spad jest za wysoko później, no nie? Jakbyśmy chcieli zjechać. Dobra, spróbuję najpierw, wiecie co? Zrobić coś takiego. O. Aha, czyli w ogóle nie ma mowy o takim czymś? Dobra. No to może tak. Też, nie? Znaczy mógłbym się złapać, ale byłem za blisko ściany. Poczekajcie, jeszcze tak zrobię. Jak to zrobić, żeby...
właśnie, żeby się móc złapać. A tutaj... A, okej, mam coś. No bo mi się wydaje, to była drabina, a nie. No dobra, zobaczymy, wiecie, jakąś taką bezpieczną drogę w dół. Zobaczymy, ile na to, gdzie tutaj jakiś safe spot chyba jest. Gdzie mnie to doprowadzi i tyle. No, to jeszcze zaczyna. Prawda? No dobra. Bywają mi takie garnuszki, że się nie da. Tu mogę zejść? Chyba tak. No i dobra, jesteśmy na samym dole. Co tutaj takiego ciekawego mamy? Tu coś jest, jakieś pływanko. Nie wiem, słyszałem kolce przez chwilę. Korzystam z flar, bo wiecie, no. Są jakieś pułapki? Jakieś kolce? Coś tego jest? Co to jest? Dźwignia, dobra, daj mi. Tu? Tu. Wow. O matko, czekajcie, bo my tu byliśmy? No niekoniecznie, nie? Czy nie? Czy byliśmy? No tego na pewno nie wezmę w tej... Tak, byliśmy, dobra. Pamiętam, bo... To był wąż. Wąż. Ale tu się coś odsunęło i teraz możemy zabrać jakiegoś artefakta, tak? A tu, okej. Okay. Sorry. Tylko, że to jest dopiero jeden, a tam widzę, że chyba musi wyjść drugi. Tylko jak to zrobić teraz? Gdzie myśmy to wtedy poszli? A ty. Dobra, a że ja tego nie wziąłem. Musiałem gdzieś pójść i zostawić to w cholerę. Ten, gdzie poszedłem. Musieliśmy tutaj być. Co, poszliśmy w jakąś inną stronę? A tutaj... Ale ja nie mam dwóch, prawda? Nie, mam tylko jedno. Dobra, to tutaj potrzebujemy drugiego artefaktu. Czyli pewnie on wyjdzie stamtąd. Tutaj chyba byliśmy. Gdzie jeszcze ja mogę iść, gdzie by tutaj zdobyć to coś? A to? Byliśmy tu? To było niefajne chyba. Tak, ja tu byłem. Ale dziwne. Tak, my tu byliśmy. To są te takie młoty tutaj. Mhm, ja tu byłem.
Tak, tutaj byłem. To jeszcze w tej głównej sali zobaczę, czy czasem gdzieś mnie nie było. Bo skoro wyszliśmy tędy... Gdzie myśmy wyszli? Tutaj gdzieś, tak? Gdzie my wyszliśmy? A stąd, aha. A z drugiej strony coś jest takiego? Podobnego? Niekoniecznie, tylko tyle, że są drzwi. A to co to? Ja byłem tam? Na górze? Byłem? Chociaż to trochę tak wygląda, jakby można było tutaj gdzieś... O, tu! Wejść tutaj. Po daszkach, nie? Tam jest wąż. Groźny wąż. A, czekajcie. Dźwignia, dobra, miło. Pytanie, czy jest sens, żebym ją tam w ogóle wskakiwał. Chyba do wenerza pójdę. Najpierw. O kurde, czyli sufit w ogóle blokuje. To może tak tu? Może tutaj mnie nie zablokuje? Nie, blokuje cały czas. To jak to zrobić? Jak dostać się do... No patrzcie. Jak dostać się do tej dźwigni, nie? Tylko, że to też nie bez powodu tutaj właśnie jest to te pęknięcie, wiecie? Się tam się uruchomił ten. A czekajcie, to jest manki. Tak wygląda, tak. Tak mi się wydaje. Dobra, to chodźmy najpierw tu. Dobrze. Aha, bo to... powinienem zacząć od tej strony, okej. Słuchajcie, będę kończyć. Dojdę tylko do tej dźwigni. Tutaj. Jeżeli w ogóle dojdę. No muszę, nie? Ah, I can jump there while hanging. Nie rozumiem. No. Co, masz jakiś nowy ruch? A mogę zrobić tym? No właśnie. Pytanie tylko po co ja tutaj się, że tak powiem, wtrążoliłem.
Nie ma tu potrzeby. Bo to jest tylko dopiero, słuchajcie, pierwsza dźwignia, a tam jest następna. Jak tam się dostać do tej następnej? No dobrze, no będziemy kminić w następnym odcinku. Bardzo ciekawe to jest. Będę musiał się tutaj zastanowić, jak to zrobić. Dziękuję wam za dzisiaj i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!